Wakacyjne wydanie rozmów z widokiem na minister środowiska Stanisław Gawłowski, przede wszystkim szef Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry dziękuję Państwu. Tradycyjnie za zaszczycenie małej stacji radiowej dużą osobą. Tomasz Tamborski. Bo chodzi o wielkość, a nie funkcję. Też. Tomasz Tamborski, starosta Kołobrzeski, także Platforma Obywatelska. Będzie konfrontacja dwóch działaczy Platformy na poziomie lokalnym. Nie, żartuję, nie będziemy konfrontować. Rozpoczniemy. To się nie uda, rzeczywiście. Nie uda się. Rozpoczniemy, bo miejsce mamy nietypowe spotkania. Jesteśmy przed hotelem Marin i w tle plaża, której winowajcą jest pan minister też między innymi. Więc jest czas, żeby w końcu o tej plaży powiedzieć. Tomasz Tamborski przed audycją mówi, że poczekajmy do jesieni jeszcze na ostatni sztorm, ale chyba już można powoli gratulować, czy jeszcze nie? To nie jest chyba kategoria gratulacji albo krytyki, raczej szukania dobrego pomysłu na rozwiązania problemu, z którym Kołobrzeg się zmagał od wielu, wielu lat. Ja jestem przekonany, że ten pomysł, który zastosowaliśmy, jeżeli już komuś gratulować, to przede wszystkim tym specjalistom, inżynierom, którzy zaprojektowali i później wykonali całą realizację tego projektu. Moja rola sprowadzała się do zapewnienia finansowania dla tego działania i tak naprawdę zaufania tym ludziom, którzy mówili tak, musimy zmienić sposób podejścia, te metody, które do tej pory były stosowane, to są metody, które były odwrotnie skuteczne, znaczy one de facto powodowały demolowanie plaży. My jesteśmy po jednym okresie jesienno-zimowo-wiosennym z tą plażą i mamy wszyscy takie absolutnie uczucie, że póki co w całości działa, że te badania, ten model, który oni zaproponowali do zastosowania tutaj, zafunkcjonował. Oczywiście mamy wszyscy przekonanie, że to jest natura i z siłami natury zawsze trzeba się liczyć i wiedzieć o tym, że one są nieprzewidywalne, ale ja jestem optymistą i tak jak dzisiaj patrzę na tą plażę, to rzeczywiście jestem bardzo dumny, że ona jest właśnie taka. Upiornie szeroka, jak mówią w Kołobrzegu. Już nie można wytrzymać takie szerokie plaże. Już krytykują? Do morza trzeba bardzo długo iść, długo przez piach. Tomasz Tamborski, pan chyba pamięta walkę Kołobrzegu jeszcze z pierwszej kadencji swojej wiceprezydentury o plażę i no i nie udawało się przez długi czas. Jest sukces. Rzeczywiście początkowo z tego mojego projektu, który mówił prawdopodobnie tylko o refulacji, wycofano się i dobrze. Zrobiono projekt nowatorski. Jest to pierwsze chyba tego typu rozwiązanie konstrukcyjne, tak zwane mieszane, czyli zastosowanie i refulacji, i ostróg, czyli prostopadły do linii brzegowej zabitych pali drewnianych, naturalnych, to co też chcemy podkreślić, bo w niektórych miejscowościach stosują tak zwaną relumę, czyli sztuczne takie drewno, to nie jest chyba takie do końca ekologiczne rozwiązanie. No i ten, powiedzmy, taki najbardziej początkowo kontrowersyjny próg zwalniający, czyli równoległy narzut kamienny w odległości początkowo około 100 metrów, to się to troszeczkę przybliżyło. Natomiast wydaje mi się, że ten, powiedzmy, całoroczny już okres eksploatacji, czyli te dwa najtrudniejsze okresy, okresy jesienne, o których mówi pan minister, okres wiosenny mamy za sobą, plaża została, tak? Tego się baliśmy, że to generalnie może się cofnąć. I skutkiem jest tego to, że osoby, które dzisiaj przyjeżdżają do Kołobrzegu, które na przykład były jeszcze w Kołobrzegu 2-3 lata temu, kiedy tej plaży w niektórych miejscach w ogóle nie było, bo dochodziła właściwie woda do ścianki szczelnej, tutaj w odległości właściwie te kamienne gwiazdobloki, które teraz obserwujemy, są właściwie praktycznie wręcz niepotrzebne, tak? Kiedyś one broniły tego, co zostało tutaj wybudowane, no dowodzi tego, że ta technologia się przyjęła i z tego co wiem, następne odbudowy plaży będą właśnie w tej samej technologii wykonywane. Znacie panowie ten dowcip taki miastowy dowcip, tak? Lokalny, folklor miejski. To było lata 60., jak był festiwal piosenki żołnierskiej, to wszyscy mieszkali w Bałtyku, VIP-owie nasi, PRL-owscy. No i wtedy sypano pod Bałtykiem plażę. No i może natychmiast zabierało tą plażę i naród mówił, że tak to właśnie. Żywioł walczy z partią. W ostatnim nawet dziesięcioleciu chyba 700 czy 800 tysięcy metrów wysypano tutaj podczas tego. Żywioł walczył z partią zawsze. I nie ma śladu po tym. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który pan teraz podniósł o tym żywiole, który walczy z partią.
prezentując nas, pan powiedział, że jesteśmy członkami Platformy Obywatelskiej. No właśnie tak się zastanawiam, czy partia, czy partia. To też jest w systemie demokratycznym. W ogóle partie sprawują władzę, walczą o tą władzę i poprzez z jednej strony propozycje, a później poprzez udowadnianie, że skutecznie potrafią problemy rozwiązywać. No, skutecznie walczą między sobą, też trzeba było to jest absolutnie urok demokracji, że ta walka jest wpisana. Istotą ale odnośnie żywiołu, rozumiem, że jest jakiś przemysł. Ale wracając tutaj do żywiołu, proszę zauważyć, że rozumiem, że to środowiska, które wtedy organizowały odbudowę plaży, a dzisiaj są, jeżeli miałbym jakoś politycznie ich poszukać, to pewnie zbliżone do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trochę tak. Trochę tęsknę. To one tylko i wyłącznie właśnie potrafiły przez lata przez prowizorkę. My chcemy rozwiązać problem na długo. Mam nadzieję, że na zawsze, jeżeli to będzie możliwe. To nie kosztowało kilku milionów złotych, tylko kilkadziesiąt milionów złotych, ale właśnie dlatego, że było droższe, zakładamy, że trwałość tego projektu będzie dużo dłuższa. Na pewno przez najbliższe 5 lat będziemy cały proces monitorować, bardzo mocno przyglądać się wszystkim zmianom, ale tak jak powiedział pan starosta, to jest nowatorskie rozwiązanie, po raz pierwszy stosowane w Polsce takie, chyba po raz pierwszy w ogóle na Bałtyku, choć na świecie w paru miejscach podobne rozwiązania były stosowane. My dzisiaj trochę stosujemy już kopię rozwiązania kołobrzeskiego w innym miejscu, bo tak już w oparciu o to rozwiązanie trwają prace po wschodniej stronie w Darłowie, również Łeba i Ustka. Nie boją się tych poprzecznych? Nawet jak się boją, to widzą już korzyści. Znaczy dzisiaj wszyscy ci, a proszę mi wierzyć, spotykam ludzi w Warszawie sporo, którzy byli ostatnio, w ostatnim okresie w Kołobrzegu i mówią, jakie piękne tutaj są plaże. Tak, nie wiem, co prawda, się stało. Wszyscy są zachwyceni. Oczywiście, zachwyceni nawet narzekają, że za mało promujemy plaże w Polsce. I oczywiście to się jakby odwróciło przy tych wszystkim, chociaż mam świadomość, że też pojawią się malkontenci, którzy będą, to trochę jako żart przyjąłem, to pana ten głos, że teraz za długo, że za daleko do morza i tak dalej, ale pewnie są też i tacy. Znaczy my trochę jako Polacy potrafimy tylko i wyłącznie narzekać, to jest trochę taka nasza cecha narodowa, niedobra, bo ona nie jest dobra. To jest sprawa akceptacji siebie i otoczenia. A ja myślę sobie, że za każdym razem, że jak przyjeżdżam do Kołobrzegu, to jak patrzę na plażę, to myślę sobie, Jezu, jakie to jest piękne miejsce. Ale nie ma wątpliwości. Tutaj nie ma nikich wątpliwości. No to się cieszę. To się cieszę. A propos tych metafor, bo teraz mi tak przyszło do głowy, ta z żywiołem i partią to nie jest celna, przyznaję się, że tak powiem, grubo szyta. Ale jest lepsza metafora. Grubo szyta. Ale jest lepsza, mi przyszła do głowy, mianowicie Unia Europejska i partia. Bo śledzimy teraz i tu właśnie jest ten moment, którym chcę wykorzystać bardzo serdecznie obecność pana ministra, żeby pan ustawił trochę myślenie, tak jak ostatnio udało się ustawić trochę myślenie przed sesją. Chociaż nie wszystkim. Nie wszystkim, ale wie pan, no naprawdę nie spodziewałem się, że tak. Dla demokracji bardzo jestem wdzięczny za tą audycję poprzednią, przedsesyjną. Ale wracając do tych metafor, o fundusze chodzi, o rozdział ich i o priorytety, czy też zasady, którymi kieruje się Unia. Czy nie przypomina to panu właśnie czasu słusznie minionych, kiedy kierownicza siła narodu ustanawiała, ile ma być kilometrów dróg, na jakich priorytetach. To się standardy się pozmieniały w tej chwili, to jest wszystko inaczej, ale niemniej ta kierownicza siła Unii daje taki głos. I tutaj ostatnio recenzowali radni spotkanie w urzędzie na temat strategii, gdzie przyszedł menadżer, czy też trener, teraz się mówi nie sekretarz, tylko jakiś trener przyszedł, od coachingu, czy tam od czegoś takiego znowoczesnego. Uczymy się nowych słów. Nowe słowa. Przyszedł i powiedział im, słuchajcie, wy tutaj myślicie, ale to musi być tak, bo Unia będzie tego przestrzegać. Jak nie zrobicie, to nie dostaniecie pieniędzy. Znaczy, żebyśmy dobrze wiedzieli i patrzyli na ten sposób myślenia Unii Europejskiej. I on, jak się go tak naprawdę zrozumie, nie jest zły. Ja podam przykład w oparciu o gospodarkę wodno-ściekową. Bardzo często, jak w Polsce dyskutowałem z samorządowcami, to oni zawsze mi mówili, wiesz,
my musimy wybudować oczyszczalnię, kilometr rur i tak dalej, oczyszczalnię taką, siaką, owaką. A na poziomie Unii Europejskiej jest ten problem stawiany zupełnie inaczej. Ten problem sprowadza się do osiągnięcia celu. Co ty chcesz osiągnąć? Jeżeli chcesz spowodować zrzut azotu i fosforu do środowiska naturalnego, to teraz sobie pomyśl, ile tego azotu i fosforu masz, czyli ile masz tych ścieków, to jest ten twój cel, redukcja zanieczyszczeń. Jeżeli już sobie to określiłeś cel, następnie określasz, co ty chcesz zredukować i na końcu zastanawiasz się, jakie metody zastosować. Ale to jest na samym końcu. To jeżeli metodą najbardziej efektywną jest metoda poprzez budowę systemu zbiorczego odbioru ścieków i oczyszczania ścieków, to buduj kanalizację i buduj oczyszczalnię ścieków. Mhm. Jeżeli metodą najlepszą, bo teren jest rozproszony, bo pojedyncze domy są, jest metoda polegająca na budowie oczyszczalni przydomowych, to buduj oczyszczalnię przydomową, ale za każdym razem musisz mieć to przemyślane. A my bardzo często wpisujemy sobie do strategii, jako Polacy, jako funkcjonariusze na różnych poziomach gminnych, powiatowych, regionalnych, krajowych, różnego rodzaju rzeczy, nie zastanawiając się, po co to ma być. Jaki cel. Mhm. Jaki cel. I nie więcej, my w ogóle się nie zastanawiamy, jakie będą później koszty utrzymania, czy to nie jest, czy to jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne. To właśnie wiem, o czym pan minister chce powiedzieć, bo taki przykład mamy na miejscu też. I to jest dokładnie taki przykład, znowu wracając do tej systemu oczyszczania ścieków. Gdyby żeby przeanalizować wszystkie te inwestycje związane z budową systemu odbierania ścieków na obszarach wiejskich, to nagle się okaże, że w wielu miejscach kompletnie niepotrzebnie budowaliśmy rury, bo dzisiaj są z tym związane ogromne koszty, ogromne obciążenia związane z eksploatacją. Płynie coś dookoła brzegu niepotrzebnie. To taniej byłoby przewieźć na przykład samochodem albo oczyścić za pomocą oczyszczalni przydomowej, niż budować kilometry. Ja byłem w takim gospodarstwie, gdzie po Niemcach jeszcze był. Więc na koniec to nie jest tak, że my powiemy Unia coś tam, tylko Unia nas zachęca do tego, żeby... No ale jest ten system taki, panie ministrze, no jest ten system, że staramy się właśnie myśleć, że dostaliśmy dyrektywę z Unii. Przecież jak się pisze projekty, jak rozmawiam z kolegami, którzy piszą gdzieś tam, to oni nie mówią, jaki właśnie cel chcą osiągnąć, że coś fajnego, tylko jak trzeba... Kto umie napisać tak, żeby przeszło w Unii? To jest problem. Właśnie, bo to jest ten problem, że my się nie zastanawiamy, po co jest to tak zrobione. Bo jak się już zastanowimy, po co jest tak zrobione, jak to zrozumiemy, to każdy potrafi napisać. Jak pan zrozumiał, o czym mówimy, powiedziałem w obszarze dotyczącym ścieków, to pan wie, że najpierw trzeba określić ilość wytwarzanych ścieków, zastanowić się, jak dokonać redukcji, a do końca zastanowić jak się, to zrobić. No jak to zrobić, jaką metodę zastosować. Panie ministrze, ona ma być najbardziej dobra pod względem również ekonomicznym. Z Parsentą było tak, że cały samorząd uparcie powtarza już któryś raz, że dostali ten system w trybie nakazowym do przeprowadzenia i nie mieli... Otóż nie. To opozycja mówi, no ale mówi, otóż, ale jest to w obiegu publicznym. Otóż, żebyśmy zweryfikowali rzeczy. Bo rzeczywiście mamy pewną ciągłość władzy. Jedna władza coś zrobi, a później następna mówi, my to dostaliśmy. Rzeczywiście w przypadku decyzji dotyczących Parsenty pierwsze zapadły 10-12 lat temu. Ani starosty tego tutaj nie było, gdzie jest, ani tego prezydenta w Kołobrzegu, który jest teraz, nie było. Byli zazwyczaj ci, którzy dzisiaj są w opozycji. Tak, i opozycja mówi, że zostali przymuszeni. Nie, oni nie zostali. Oni podjęli decyzję o takim rozwiązaniu. Nie musieli tak rozwiązywać tego problemu. Nie musieli takiego zakresu. Dokładnie. Podjęli decyzję, a już wszyscy dalej... Jakby konsekwentnie muszą brnąć. Bo jeżeli we wniosku... Maszyna ruszyła, nie można było jej zatrzymać. Bo jeżeli we wniosku o finansowanie opisano, że chcemy dokonać redukcji zrzutu azotu i fosforu w takiej to, a takiej ilości, a policzono to na podstawie wszystkich wytwarzanych ścieków we wszystkich tych 22 gminach objętych projektu, to wyszło tak, jak wyszło. Później stworzono aglomerację wodno-ściekową, a później trzeba podłączyć rury. I się okazało, że jest i się okazało, że źle, daleko i drogo. I źle, a okazało się, że błąd tak jest, a
błąd popełniono na samym początku, w tym pierwszym kroku, a konsekwencje spadły na tych, którzy byli później. Tylko ci, no, którzy... Żabę połykacie wy teraz, też wam przez to może i czasami lecą notowania ostatnio. Żabę połykamy w tym obszarze, żabę połykamy w obszarze dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, żabę połykamy w wielu, wielu innych sektorach strasznie trudnych, gdzie się zmierzyliśmy i rozwiązujemy bardzo skutecznie wszystkie te naprawdę nagrzmiałe i trudne problemy. Zapytamy starostę, jak on widzi z punktu praktycznego w starostwie, ile osób pracuje nad projektami unijnymi. Ale nad projektami jest wydział dotyczący inwestycji i rozwoju. Pracuje tam pięć osób. Aha. No i jest to grupa osób, która zupełnie wystarcza do tego, aby realizować. Ja się zawsze zastanawiam, bo w Urzędzie Miasta odnoszę takie wrażenie często, że mówimy o dużych sumach, o dużych projektach, a jak się przyjrzeć, to dwie panie w zasadzie i cztery teczki, pięć segregatorów zarządzają całymi funduszami Unii Europejskiej. Czy to nie jest tak? Ale za dużo czy za mało, panie doktorze? Że za mało jest po prostu ludzi, którzy nad tym pracują. To znaczy... Ja nie wiem. Jak mogę, to ja powiem tak. Strasznie dziękuję za to zdanie. Ja mówię to cały czas. Powiem panu, tylko jednocześnie pewnie w drugiej części zdania, jak pan powie, dobra, to tylu i tylu urzędników pracuje za dużo. To jest ten problem, w którym my się wszyscy borykamy, bo z jednej strony chcielibyśmy szybciej, sprawniej, więcej, dalej, a z drugiej strony, a tych rzeczywiście zadań i problemów przybywa. Ich nie ubywa, tylko przybywa. Miasta się rozrastają, powstają nowe rzeczy. Nie, no ja bym praktycznie się ciężko dostać do wydziału i coś się dowiedzieć, wszyscy zajęci. A na konie, a z drugiej strony wszyscy chcemy, żeby tych urzędników było maksymalnie... Ale tych nie, unijnych. Przynoście pieniądze. Przepraszam bardzo, oni przyniosą pieniądze, trzeba zacząć budować drogę. W porządku, budowano dróg... Poruszył pan czuły 10 temat. Lat temu. W Urzędzie Miasta najbardziej rozrosło się biuro prezydenta w ostatnim czasie. W ostatnich 2 latach. Wydział propagandy i sukcesu, natomiast... Ale to biuro prezydenta nie tylko tymi rzeczami się zajmuje. Ale zdaje się właśnie, no też pewnie dokonuje pan dużego uproszczenia. I kocham takie uproszczenia, bo jak się wchodzi, tak rozkłada na czynniki pierwsze, to później się okazuje, że nie, że to tak łatwo nie chodzi. Pewnie tak jest u starosty. Stara się pilnować z jednej strony tego obszaru, który dotyczy sprawnej realizacji zadań, ale z drugiej strony... A właśnie zapytajmy, czy jak z punktu starosty, to jest wystarczająca ilość? Bo mówi się tak, że za mało urzędników przekazuje opinię miasta. Później mówi się, za mało środków własnych, udziału własnego, nie obrobimy wszystkiego i w końcu fatalny system rozliczeń, tracimy pieniądze, bo nie podnieśliśmy ich, a były do podniesienia. Największym błędem są właśnie takie uproszczenia, tak? Bo generalnie ludziom się wydaje, że kwestia dotycząca zdobycia środków to jest kwestia napisania projektu, złożenia go do instytucji zarządzającej i później już te pieniądze płyną na nasze konto. Ale do tego, żeby tak się stało, to ten projekt trzeba przede wszystkim obronić, dobrze napisać, później przeprowadzić całą procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawcy. Są to zamówienia publiczne, więc musi być też specjalista w tym zakresie. Ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Sztuką ostateczną nie jest zdobyć pieniądze, sztuką jest je nie oddać, bo później ten projekt trzeba utrzymać, tak zwany okres trwałości minimum 5-letni, tak to jest określone, w tym zakresie i rozliczyć. Tak? I dopiero wtedy, po tych 5 latach, kiedy rzeczywiście środki u nas pozostają, mówimy o pewnym sukcesie, w związku z czym dobrych 4-5 ludzi, bo ja zawsze uważam w ten sposób, że lepiej mieć 2-3 dobrze zmotywowanych niż 10 frustratów, tak, którzy generalnie nie wiedzą, co będą wiedzieli, co przy Unii to wyjątkowo nie można być sfrustrowanym. Będą nie wiedzieli, co zrobić, natomiast ten kształt, no bo troszeczkę innym samorządem jest samorząd gminny, tak, tak, zadań jest więcej i też są generalnie większe możliwości. Innym samorządem jest samorząd powiatowy, tutaj powiedzmy samorząd powiatowy w większym stopniu zajmuje się właściwie administrowaniem. Ale jak teraz na to nowe rozdanie starczy panu środków, jeżeli chodzi o udziały własne? Pewnym, powiedzmy, problemem przede wszystkim dla wszystkich samorządów jest nowa metoda bilansowania budżetu, tak? To jest ta metoda dochodowa i tutaj, powiedzmy, te wskaźniki są dosyć ograniczone. Gdyby stało się tak, że ustawodawca może by zmienił ten sposób, tak? Żeby nie wliczać do tego wskaźnika... wskaźnika tego kredytu, tych pożyczek, które były brane na wkłady własne, to generalnie perspektywa się naprawdę otworzy bardzo szeroka. W innym przypadku, na przykład w przypadku samorządu powiatowego kołobrzyskiego, tutaj te możliwości będą troszeczkę ograniczone. Pewne przepisy na to nie pozwalają.
pozwolą. Nie zmieni, dlatego że wszystkie to, co jest zaciągniętym zobowiązaniem przez instytucje publiczne, a więc również przez samorządy terytorialne, jest długiem publicznym. A ten dług publiczny jest, wielkość tego długu ograniczona również przez wskaźniki konstytucyjne. 55% zadłużenia w stosunku do PKB oznacza już budowanie budżetu zbilansowanego. To bardzo trudna operacja. W związku z tym, a samorządy terytorialne na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno zwiększyły swoje zadłużenie. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie i nie, absolutnie nie mówię, że to nie jest uzasadnione, bo bardzo uzasadnione. Realizują inwestycje ze środków unijnych, muszą mieć wkład własny, sięgają po pożyczki i kredyty i to jest niestety problem, którym się realnie w Polsce musimy zmienić. Zmierzyć. Dziękuję bardzo. Pierwsza część audycji dobiegła końca. Rozmawialiśmy o Unii Europejskiej trochę i o szerokiej plaży. W drugiej części będzie o polskiej żegludze bałtyckiej i o roszadach politycznych.